Modernizacyjne stacje w Sanikach to bardzo ważna inwestycja, która w znaczny sposób przyczyni się do rozwoju miasta i gminy Sanicki. Przypomnę, iż stacja uzdatniania wody w Sanikach zaopatruje w wodę mieszkańców miasta Saniki oraz miejscowości Czyżew, Stary Barcik i Nowy Barcik. W ramach inwestycji wykonano m.in. rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody. Docieplenie budynku stacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego dachu wielospadowego o konstrukcji drewnianej, montaż zbiornika solanki o pojemności 28 m sześciennych, montaż żelbetowego zbiornika przepompowni, montaż żelbetowego zbiornika na ścieki o pojemności 10 m sześciennych, montaż zbiornika retencyjnego wód popłucznych o pojemności prawie 6 m sześciennych. No tak, większość z Was tu obecnych to są jakby dobroczyńcy naszej gminy, naszych mieszkańców. Stoimy przy obiekcie, który został wyremontowany przez Państwa firmę, zmodernizowany, rozbudowany. Jest to, no może tego nie będzie aż tak bardzo widać z zewnątrz, chociaż budynek pięknie wygląda w tej chwili, ale to wszystko, co się zadziało wewnątrz, tutaj, aż szczególnie jeszcze, może bardziej nawet, no nie na pewno, w Lubikowie, są to przemiany i przeobrażenia, które całkowicie zmieniają te obiekty. Całkowicie. Tak na dobrą sprawę, w Lubikowie to pozostały tylko mury z tego, co było. Nic więcej.